To jest inicjatywa, która ma na celu wspomożenie osób z Ukrainy, które chcą zacząć swój biznes, kiedy są w Polsce. To ma być też taka platforma do współpracy pomiędzy firmami polskimi i ukraińskimi, tak żeby te więzi, które teraz się rodzą, też przekształciły się na współpracę gospodarczą. No, Ukraina to jest kraj, gdzie jest bardzo żywy i szybko rozwijający się sektor technologiczny. Chcielibyśmy szczególnie na tym polu taką współpracę zadzierzgnąć i mam nadzieję, że DIA Business Hub to będzie miejsce, gdzie to się właśnie będzie dało robić. Sercem DIA Business Hub jest przestrzeń, którą dostarcza Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania, no to tutaj oddajemy pole naszym ukraińskim przyjaciołom. Chcemy, żeby oni czuli się tutaj jak u siebie w domu i wdrażali takie mechanizmy, jakie uznają sami za stosowne. Natomiast no, polski rząd będzie chciał na każdym etapie, w każdej sferze to wspierać. Rozmawialiśmy nawet z panem premierem Fedorowym rano na temat różnych możliwości, które pomogłyby w tym, żeby ten transgraniczny biznes kwitł jeszcze bardziej. To, co na razie na roboczo ustaliliśmy, to zostaje między nami. Natomiast myślę, że no, produktywne spotkanie i widzimy, że Ukraina jest krajem, no, można powiedzieć, największej prędkości, jeżeli chodzi o rozwój tych cyfrowych rozwiązań. Wielu rzeczy też chcielibyśmy się nauczyć, chcielibyśmy iść w tę samą stronę. I to jest też coś, co pokazywaliśmy w ubiegłym tygodniu w ramach naszej strategii M-Obywatel 2.0. To są te kierunki, które możemy też zaobserwować w Ukrainie i widzimy, że one się sprawdzają także w tych kryzysowych sytuacjach, kiedy na przykład możliwość przekazywania pieniędzy za pośrednictwem rządowej aplikacji mobilnej okazała się bardzo istotnym wsparciem. Oczywiście M-Obywatel dzisiaj jest takim portfelem dokumentów i to też jest DIA, natomiast chcemy, żeby M-Obywatel stało się coraz bardziej taką aplikacją transakcyjną, w której będzie można realizować konkretne usługi, przechodzić od A do Z przez wszystkie kroki, które obywatel musi przejść, żeby sprawę załatwić. To jest też ta filozofia, którą się kieruje DIA, także jeżeli chodzi o usługi dla ludności, no to można powiedzieć, że one są bardzo podobne pomiędzy różnymi krajami. Na Ukrainie jest między innymi bardzo innowacyjna usługa, taka jak cyfrowy paszport. To są dla nas wszystko takie wskazówki, przykłady, benchmarki. W tę stronę chcemy iść. No i będziemy systematycznie pokazywać Polakom, jakie usługi, w jaki sposób i w jakim tempie będziemy dostarczać. No, podczas ubiegłotygodniowego impaktu powiedzieliśmy, że przez 12 miesięcy chcemy zrobić bardzo dużo, także pracy na pewno nie zabraknie. To są takie informacje, jeżeli chodzi o konkretny asortyment, które bardzo chętnie w Cyber Defense 24 obejrzeliby Rosjanie. Nie chcemy im dostarczać takiego widowiska. Mogę tylko potwierdzić, że od samego początku dostarczamy sprzęt, między innymi dzięki wsparciu PKN Orlen dostarczyliśmy 5 tysięcy sterlingów. To jest tylko tak dla porównania tyle, ile w sumie dał Elon Musk i amerykański rząd. Także naprawdę, jeżeli chodzi o tę sferę technologii, to jesteśmy jednym z liderów i też wspieramy na poziomie całej Unii Europejskiej te dostawy sprzętu, które pozwolą na to, aby rozwiązania technologiczne działały pomimo toczących się działań wojennych.